Cześć, witajcie serdecznie. Kolejny dzień mojej pracy w komunikacji miejskiej, tym razem MZK Leszno. Dostałem przydział na linię numer 2 i tutaj nakręcę z wami, dla was, kurs ze strzyżewic do towarowej, czyli ze skrańca miasta do centrum praktycznie. Towarowa ulica jest przy dworcu kolejowym. Uruchomię już tutaj autobus. Linia numer 2. Tak, zgadza się. Ile mam do odjazdu? Ciut ponad minutkę. No, światła nie musimy włączać i sprawdźmy sobie oczywiście światła awaryjne. Wszystko powinno działać, jak wyjeżdżałem z zajezdni. Podobno autobus był sprawny po ostatnim kierowcy i teraz też jest sprawny. Będzie problem, bo jest troszeczkę niska temperatura na dworze, zima nam się rozpoczęła już prawie na dobre. Tak, tak, wiem, zimno, zimno. Ogrzewanie lusterek. I tutaj jeszcze zrobimy może coś tam nagrzejemy. No niestety wyjazd prosto z zajezdni był. Tutaj powiem wam tyle, że ten autobus, który mi przydzielili, bardzo dobry pojazd, bardzo dynamiczny przede wszystkim. No tak, wiem, wiem. Już grzeje, grzeje. Bardzo jest przede wszystkim dynamiczny ten autobus. No i z racji swej długości też kierowanie tym autobusem jest w miarę przyjemne i nie nastręcza wielu problemów.
also keine Heizung. Park. No, jacy kulturalni kierowcy tu jeżdżą. Dzień dobry, dzień dobry. No już nam tutaj temperaturka powoli rośnie. Z 1 stopnia na początku zaraz będziemy mieli 2,5. I jeszcze co mogę powiedzieć, ten autobus w zupełności, ten rozmiar autobusu w zupełności nadaje się na linię numer 2. Są kursy mniej lub bardziej obłożone, bardziej to te szkolne. Mniej, no po prostu zdarzają się inne kursy. Natomiast MZK wypuszcza i... wypuszcza autobusy Urbino 89LE. To są, myślę, za małe autobusy na tę linię. A ten Urbino 10 spokojnie wystarczy, także fajnie się nim śmiga. O, ktoś tu będzie wysiadał. Działki mamy. Jak ktoś sobie jedzie z domku na działkę. Jedynie może drobna wada tego autobusu, że troszeczkę te pierwsze drzwi zasłaniają nam tutaj lusterko. No i to tyle by było raczej z tych wad. Bo tak to większych ja szczerze powiem nie widzę.
No i a przy okazji, jak już kupowałem moje tutaj MZK Leszno autobusy, to myślę, że zdecydowali się na bardzo fajny wzór malowania. Nowy wzór, a jednocześnie miły, przyjemny dla oka. Tutaj nieraz ciężko jest wyjechać z tej drogi. Także zobaczymy, jak tutaj trafiliśmy. No, teraz możemy jechać. Jak otworzą przejazd kolejowy, jak otworzą ten przejazd, to jest no, strasznie, bo no, naczekamy się, ale naczekamy. Chwila musi minąć, zanim ten ruch się rozładuje. No jedynie, to jak słychać zresztą właśnie tutaj mamy troszeczkę gorszą drogę, kostka brukowa. To właśnie na takich drogach troszeczkę się tutaj kabina to lepie. Kabina tutaj widać jak troszeczkę zamknięta dla bezpieczeństwa kierowcy. Dzień dobry. I tak szczerze powiem, że ten rozkład tutaj to tak nawet luźny jest dla tego autobusu. No, jestem ciut przed czasem, po prostu. Także spokojnie, takim dynamicznym autobusem to nie ma co się spieszyć. Bo tu właściwie na trasie linii 2 nie ma zbyt wiele skrzyżowań ze światłami, z sygnalizacją świetlną. Więc nawet jeśli już jakieś są po drodze, bo są, znaczy się za chwilkę przekonacie, więc nawet jeśli są, to długo się na tych skrzyżowaniach nie stoi, więc.
i to już się wciska ten gaz i to jedzie. A nie Urbino 12 dadzą, kurde, tam się wciśnie gaz, a to jakoś takie niemrawe jest, nie wiem. Nie wiem czemu to takie, no. Myślę, że w tym Urbino 12 jest większy położony komfort na nacisk na komfort, o tak właśnie chciałem powiedzieć. Tutaj skupić się trzeba na jezdni, na rozmowie. Więc tam myślę, że jest jeszcze położony większy nacisk na komfort jazdy i podróży dla pasażera, więc myślę, że tam chodziło o to, żeby autobus delikatnie ruszał z miejsca, mimo że się wciśnie sporo ten pedał gazu. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra. Chwilę przed czasem odjedziemy. Zobaczymy, jak trafimy na światła, na jaką zmiana będzie. No, czerwone mamy. My jedziemy w lewo tutaj, jakby co? Tutaj po prawej stronie, ja wiem, że inaczej nie znacie Leszna, ale się ciągnie taki duży park, fontannę na środku, bardzo ładnie zorganizowany, bardzo często sprzątany jest, że można miło sobie spędzić tam czas w tym parku właśnie. No tutaj ten przystanek jest takim punktem przesiadkowym między kilkoma liniami. No i widzicie, teraz stałem na jednych światłach i już niby jestem pół minutki spóźniony. I teraz trafiamy praktycznie do końca na kilka skrzyżowań ze światłami. No, ale na razie mamy zielone. Tamtędy, za tymi budynkami właśnie jechaliśmy. Oto tak, ta linia jest tutaj skonstruowana, taka okrężna trasa. Zahacza o bloki i o centrum handlowe. Halo. Dzień dobry, dzień dobry. No, a tutaj jest takie przejście dla pieszych. Po prostu zostało zrobione kilka lat temu dla bezpieczeństwa, bo droga bardzo ruchliwa, droga krajowa.
tutaj akurat w Lesznie jako Aleja Jana Pawła II. I znów trafiamy na zielone światło. Delikatnie, jak tutaj pracuję w komunikacji, staram się delikatnie pokrywać zakręty, skręty. Po prostu to najbardziej, najbardziej tego nie lubią pasażerowie, jeśli wytrąca się ich z równowagi. O. W ten sposób, myślę, dobrze powiedziane. I raczej właśnie jesteśmy na to uczulani. Jak już tutaj coś pasażerom nie pasuje, to no, po prostu zgłaszane są skargi na kierowców. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Drugi taki punkt przesiadkowy na linii numer 2. Aleja Krasińskiego. No, tutaj z tym panem się mijamy. I praktycznie końcówka trasy. Tyle, że tutaj właśnie z ulicy Marcinkowskiego jest bardzo utrudniony wyjazd. Ponieważ bardzo blisko ustawione są kamienice tej jezdni. I musimy głęboko wjechać w tą drogę. I za chwilkę mamy przedostatni przystanek. Nowy Rynek zazwyczaj właśnie z tego miejsca dalekiego od centrum właśnie miasta, ze Strzyżewic. Ludzie po prostu jadą w dzień targowy, jak w Lesznie jest to akurat środa i piątek, to akurat na Nowy Rynek. Sporo ludzi wyszło tutaj. Wcześniej autobusy jeździły inną trasą. Wcześniejsza ulica była w prawo i właśnie tamtędy autobusy wjeżdżały, ale zmieniła się organizacja ruchu i ta ulica została zrobiona na jednokierunkową. I jest to tutaj właśnie ta ulica, która będzie w prawo. No i wobec tego autobus właśnie w drodze powrotnej z Towarowej do Strzyżewic jedzie w ten sposób, nie przejeżdża już przez Nowy Rynek. I właśnie tutaj w tą drogę, którą tu widzicie, jednokierunkowa została zmieniona, a został zastosowany parking po lewej stronie. Thank you.
Tak, zawsze powiem wam, zawsze uważać, uważać, bo ruch tu też jest. Zawsze mi się myli, która zatoczka jest właśnie do linii 2, 3, 6. No i okazuje się, że to jest ta druga właśnie. O. No i przez ten cały kurs osiągnęliśmy 12,7 temperaturkę. No teraz już nam spada. I tak wygląda moja praca na linii numer 2. Dalej właśnie poprawę, jeśli tutaj mogę wspomnieć, mnóstwo autobusów tam parkuje. Jest to plac postojowy tutaj autobusów PKS-u, bo właśnie po lewej mamy tory, dworzec kolejowy oddali, a po prawej dworzec PKS. Dziękuję wam. Nakręciłem kolejny odcinek z dzień mojej pracy w komunikacji miejskiej. Może jeszcze kiedyś nadarzy się okazja, aby nakręcić podobnie tego typu film. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.